Cześć, witajcie na kanale Śladami Luny. I dzisiaj nagrywam dla Was filmik, właściwie to taki poradnik, plażowanie z psem. I to też nie jest taka trudna rzecz, ani nie jest taka łatwa. Niektóre pieski, tak jak Luna, szczekają na ludzi, a nie wszystkim to się podoba. Ona może być chwilę bez smyczy, ale nie tak za długo, bo jakby coś jej się nie spodobało, to po prostu by mogła za kimś pobiec. I jeszcze Wam pokażę, jak można zrobić taki kącik jakby w rogu swojego parawanu dla psiaka, żeby po prostu był ogrodzony na przykład od ludzi, ale żeby miał też cień i powinien też mieć wodę i co jakiś czas na przykład dostawać jedzonko, no bo też my sobie jemy, na przykład coś przekąsamy na plaży, a tak zapominamy czasami o swoim piesku, a też trzeba jakąś karmę zabrać dla pieska. Przysmaki nie zawsze pieski jedzą, mokrej karmy nie polecam na plaży, bardziej ja zabieram suchą karmę i po prostu co jakiś czas Lunie daję. I teraz pokażę Wam też, jak wygląda ten kącik. Tutaj mamy ogrodzony takim kocykiem na dwóch patykach, żeby był taki jakby namiocik. Tutaj mamy małą przerwę. Oczywiście piesek powinien mieć cały czas dostęp do świeżej wody. Tutaj mamy bardzo mało nalane, do pierwszej kreski, tak do połowy, do całego paznokcia mam. Ale Luna po prostu jak gdzieś biega czy coś szczeka, to jest tak, że ona po prostu wsypuje tam piasek. No i tak to jakby było dużo, to by było pełno do wylewania. A tak to po prostu wylewam tą wodę, opukuję miskę i nalewam kolejne tyle. Luna też ma swój kocyk, on jest rozłożony na bardzo duży, bo nie wiem, może będzie tutaj słońce, a kawałek to się położy tam. Akurat leży sobie w kąciku w piasku. Tutaj możecie zobaczyć. Jeszcze Wam pokażę worek, co dla niej wzięłam na plażę. Ja Lunę spakowałam na plażę w ten worek. I Love Dogs z mój pies i kot. Jak widzicie, to w nim jest mało rzeczy, bo tak to ja w nim trzymam jeszcze Lunę miseczkę składaną oraz jej kocyk, na którym widzieliście go przed chwilą w jej mini parawanie. Tutaj mam mało rzeczy i właśnie Wam pokażę, jakie one są. Pierwsza bardzo ważna rzecz, no oprócz miseczki na wodę i wody, to jest najważniejsze tak naprawdę, to są woreczki na psie odchody. Ja mam w takiej kostce, mam tą kostkę długi czas, no i raczej pojemnika na woreczki nie będę nowego kupowała, tylko po prostu dokupiłam już woreczki. Mi tutaj zostało tylko 3 woreczki, ale mam zapasową rolkę, a tak naprawdę na cały dzień to mi 3-4 wystarczają. No i to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. Następne mamy ubranko, bo niby to jest morze, jesteśmy na plaży, ale jest też co jakiś czas trochę chłodno. I to jest to ubranko Talktode, coś takiego. To malutkie czarne, no bo później to wieje wiatr wieczorem i wtedy Luna po prostu ubieram w ubranko, bo jest jej zimno i w ogóle nie chce iść, a w ubranku po prostu czuje się lepiej. Dalej mam taką chustkę. Właściwie to ona nie jest konieczna, ale jak już Lunie jest za gorąco na tym kocyku, to czasami jej po prostu kładę, żeby na tym się położyła. No aktualnie z tego nie korzystam, ale też się przydaje. Dalej mamy zabaweczkę. Chociaż Luna i tak za bardzo się nie bawi na plaży, ale jak już by jej się bardzo nudziło, to oczywiście daje jej zabawkę. Jeśli chcecie zrobić taki cień pieskowi, to przydadzą Wam się też spinacze, takie zwykłe. Nie trzeba kupować jakichś specjalnych klamerek, wystarczą takie zwykłe spinacze, bo po prostu, żeby spiąć tutaj na przykład u góry jeszcze z tej strony, żeby po prostu spiąć pieskowi, żeby miał cień i ten namiocik. I ostatnią rzeczą, w sumie bardzo ważną, jest jedzonko. Ja wzięłam w takich woreczkach strunowych. Tutaj jest karma Yusera pomieszana z karmą Royal Canin Adult, a tutaj mamy karmę Royal Canin Adult, te przysmaki z Alpha Spirit oraz ciasteczko z, właśnie nie pamiętam, z Comfy Appetit, tak? I takie jedzonko to jest dla Luny obiadek i kolacja. I tak Luna właśnie reaguje na osoby sprzedające po plaży różne jedzenie. Jak możecie zobaczyć. Lusiu, nie wolno. Luna bardzo nie lubi takich osób właśnie sprzedających na plaży różne słodycze czy coś. No i tak to zaraz Wam pokażę wszystkie rzeczy naraz, które mi są potrzebne. No i Luna tu próbuje wyjść z drugiej strony kocyka.
Tam się ukryła. Ładnie. Może ci tutaj ją jeszcze zobaczę. Lunsia. Chodź. Pokaż się, Luna. Tam sobie siedzi właśnie. Jeszcze wam pokażę od góry może, jak to wygląda. I Luna jest właśnie tam, siedzi sobie właśnie. Tutaj ma oczywiście wodę, którą wam już pokazywałam. I teraz na kocyku wam może pokażę wszystkie rzeczy naraz. I tu są właśnie wszystkie rzeczy naraz. I jeśli oczywiście macie jakiegoś dużego pieska, labradora, czy tam nawet beagle, to musicie zabrać taką reklamówkę karmy, a nie po prostu dwa woreczki strunowe, no bo jak idziecie po południu, na przykład rano na plaży i wiecie, że będziecie po południu i wieczorem, no to musicie wziąć tyle karmy, ile wasz piesek zjada na obiad i kolację. Tak to tutaj mamy te rzeczy. Luna to sobie jak liściu zwinęła się w kłębuszek. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to jest takie coś, że piesek raczej pod siebie nie będzie się załatwiał tutaj, w takim swoim namieciku, więc musicie co godzinkę, minimum co godzinkę, chodzić po prostu gdzieś z pieskiem obok plaży, są zazwyczaj laski, albo obok jeziora, po prostu, albo jak są wejścia na plażę, to wtedy chodźcie tam pod jakieś drzewa, na trawkę, żeby po prostu piesek załatwił swoje potrzeby, bo gdy po prostu będzie wstrzymywał z 4 czy 5 godzin na plaży, to później może dostać jakiegoś zapalenia, pęcherza albo jelitek, czego pewnie byście nie chcieli. No i oczywiście to jest mega, mega ważna rzecz. Po prostu woda, bo piesek może się też odwodnić. Luna akurat, no tak średnio, znosi pobyt na plaży, ale gdy już ma cień, to jest lepiej. Tylko po prostu ja muszę pamiętać, żeby jej robić jakieś zasłonięcie od ludzi, bo jak ktoś jej nie spodoba, to zaczyna na niego szczekać, warczeć. Czasami jej po prostu odpinam smyczkę. Ale to tylko jak jej pilnuję, no bo tak to bym jej nie pilnowała, ona by za kimś poleciała. A na plaży piesek może się mega, mega łatwo zgubić. W ogóle jest gorąco pieskowi, po prostu może się przegrzać umysł czy coś i nie będzie wiedział, gdzie ma wrócić. Zapachy są podobne, więc pamiętajcie, pilnujcie piesków. Jeśli już chcecie, żeby wasz piesek pływał, to go pilnujcie, bo piesek może się przytopić, jak na przykład będzie jakaś duża fala czy coś. I tak to... Możecie też ochłodzić pieska, ale później, żeby sobie nie wytarzał się za bardzo w piachu czy coś, no chyba, że po prostu chcecie go później wykąpać. A tak to ja już się będę z wami żegnała. Myślę, że mam nadzieję, że moje porady wam się przydadzą, gdy będziecie na przykład jechać z pieskiem nad morze albo nad jakieś jeziorko. No i ja się z wami żegnam, także do zobaczenia, cześć!